Dzień dobry. Na dzisiaj mamy słowo, które jest wyjęte z Księgi Przypowieści, 20 rozdział, 12 wiersz. I dalej mamy fragment z Dziejów Apostolskich, 8 rozdział, wiersze 30 i 31. Ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba stworzył Bóg. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Moi drodzy, dzisiaj tło jest może troszeczkę nietypowe, ponieważ tutaj za chwileczkę zacznie się lekcja religii i gdzieś tam na trzepaku z tyłu w tle biegają dzieci z pierwszej i drugiej klasy, które w tej lekcji będą za chwileczkę brały udział. Dlatego, że w tym dzisiejszym tekście mowa jest o tym, żeby słuchać i żeby rozumieć, że po to mamy uszy, żeby słuchać, po to mamy oczy, żeby widzieć. Ja mogę dodać jeszcze tylko, że między tymi uszami Pan Bóg nas wyposażył w pewne narzędzie, które to, co słyszymy, potrafi zrozumieć i przetworzyć. I tak samo za oczyma też to narzędzie się mieści, czyli mózg, rozum, który analizuje to, co widzimy. Zatem mamy poznawać i wyciągać z tego wnioski. Tak samo czytał i Słowa Bożego, studiował je dworzanin królowej Etiopii w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich. Chciał zrozumieć, o co chodzi. Natomiast nikt nie był mu, nie miał nikogo pod ręką, kto mógłby mu to wytłumaczyć, i na tym polegał jego problem, na tym polegał jego kryzys. A wiemy, że ta historia skończyła się bardzo pozytywnie nawróceniem i przyjęciem chrztu z rąk Filipa, z rąk diakona Filipa. Dlaczego? Dlatego, że pojawił się ktoś, kto wyjaśnił i wytłumaczył. Dlatego, że on wcześniej czytał i próbował zrozumieć. Te dzieci na lekcji religii słuchają i próbują zrozumieć. Czytają swoje podręczniki i próbują zrozumieć. Czytają Biblię dla dzieci i także próbują zrozumieć, ale bardzo często trzeba rodzica, trzeba babci, dziadka, trzeba katechety, który to, co czytają, przedstawi, wyjaśni i pozwoli zrozumieć. Ułatwi poznanie tych biblijnych treści. Dlatego to jest bardzo istotna rola nas wszystkich, jako rodziców chrzestnych, jako dziadków, jako katechetów, jako duchownych, by mądrze nauczać, tak by wiara nie była tylko przekazem tradycji, by pobożność nie była tylko przywiązaniem do rodzinnych zwyczajów, ale żeby to wszystko działo się ze zrozumieniem i z włączeniem intelektu, z włączeniem tego narzędzia właśnie, o którym w Księdze Przypowieści dowiadujemy się, że mamy uszy i oczy, i to jest to narzędzie, które wzrok, słuch i inne zmysły koordynuje, czyli nasz umysł, nasz rozum, nasz mózg. Życzę nam wszystkim, żebyśmy jak najwięcej czytali, jak najwięcej konsultowali, by jak najlepiej zrozumieć, by jak najlepiej Pana Boga poznać, by wtedy też tym bardziej szczerze, z radością i świadomie Go wyznawać. A dzieci za chwilę rozpoczną lekcję religii, za chwilę będą się uczyć i robimy to na etapie szkółek, robimy to na etapie lekcji religii. Życzę wszystkim, żebyśmy przez całe życie w takiej Bożej, nie tylko szkółce, ale Bożej szkole byli, poznawając Pismo Święte, czytając komentarze, budując i wzmacniając w ten sposób naszą wiarę i z radością ją wyznając. Dobrego, błogosławionego dnia. Amen.